Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Przez moc płomienia miłości, który do nas przyszedł z wysoka poprzez niepokalane serce Maryi, wieczne odpoczywanie racz wszystkim duszom zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki, a zwłaszcza najbardziej cierpiącym, najbardziej opuszczonym, najbliższym wybawienia oraz duszom wszystkich naszych krewnych, przyjaciół, dobroczyńców oraz dzieci pomordowanych bez łaski chrztu świętego w łonach matek. Ja jestem Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo ja Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga Twego, w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego imienia w błahych rzeczach. 6 dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem Pana, Boga Twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy. Czcij Twego ojca i Twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg Twój, Ci daje. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu Twemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał żony bliźniego Twego, ani żadnej rzeczy, która należy do Twego bliźniego. Boże nieskończonej dobroci i sprawiedliwości, dziękuję Ci za wszelkie znane i nieznane łaski, którymi mnie w dniu dzisiejszym, za przyczyną Matki Najświętszej obdarzyłeś. Jeszcze raz przepraszam za wszystkie moje niewierności, a teraz proszę Cię, błogosław mnie i ten dom z wszystkimi jego mieszkańcami, spraw, gdy ciało moje w sensie pogrąży, aby aniołowie święci strzegli mnie tak, abym jutro mógł się obudzić zdrów i radosny, by dalej pełnić wolę Twoją i stawać się coraz doskonalszym dzieckiem Twego upodobania. Wszystko przez łaskę płomienia miłości za przyczyną niepokalanego serca Maryi. Amen.